Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj do nas trafiła Toyota Camry. Toyota Camry. Auto z USA, ma już swoje lata, bo coś, nie wiem, który to był, 2003, 4, 5 maksymalnie. I tutaj właściciel poprosił, abyśmy sprawdzili wszystko, a hamulce z przodu na pewno zrobić. Hamulce z tyłu też będziemy robić, natomiast nie ma części właśnie we własnym zakresie, musi sobie tam części zdobyć i drugi etap naprawy będzie wymiana układu hamulcowego z tyłu. Tutaj będziemy teraz czyścić przed montażem nowych tarcz piastę. Czyścimy zacisk hamulcowy. Tutaj mamy jarzmo, tutaj wymienimy tradycyjnie ten smar. O, tutaj widzicie, nawet tutaj jest przypieczone to wszystko. To będziemy wyciągać, wyczyścimy tutaj te powierzchnie, gdzie pracuję. Blaszki, zobaczymy, czy są nowe w zestawie, jeżeli nie ma, no to będziemy je czyścić i pod blaszkami powierzchnie będziemy, też tutaj dokładnie całego jarzma czyścić. Powiem tak, tutaj widać, że Toyota z dawnych lat, można powiedzieć, na te lata bardzo sucha. Tutaj jedyne, co się pojawiło, tu jest zapocenie olejowe i prawdopodobnie już uszczelniacz na wale stwardniał i puścił. Film, dlaczego? Dlatego też, bo tutaj wiele osób mówi, że co my chcemy od auta, które ma 20 lat, że jest zgnite, a tutaj popatrzcie się, auto też ma około 20 lat i można powiedzieć, że jest kilka delikatnych ognisk korozji. Popatrzcie, jak zadbany samochód. Tutaj jest zrobiona konserwacja. Tutaj nie wiem, czym jest ta konserwacja robiona, ponieważ tutaj ta powierzchnia jest bardzo śliska, także tutaj no ciężej, żeby się przykleił jakiś brud. Bardzo ciekawie wykonana. Muszę tutaj dowiedzieć się właściciela, czym było to konserwowane. Fajnie to wygląda estetycznie, nie brudzi się ręka, nic tutaj nie odpada, widzicie, od powierzchni. Rok temu ponad robiona konserwacja, także bardzo ciekawie to wygląda estetycznie. Tutaj jeszcze właśnie wspomniał, że konserwację ma na gwarancji i musi co jakiś czas podjechać na inspekcję. I faktycznie tutaj gdzieś dopatrzyliśmy się jakiś na zgrzewach blach takich delikatnych przekwitów, natomiast to można nadal wytrawić, to można uzupełnić. Tutaj do tych wnęk trzeba jeszcze, bo widać coś tutaj było wpuszczane, bo tutaj coś tu z tego wypływa. Natomiast takie elementy warto, tak tutaj właśnie wspominał, raz na jakiś czas tam wlać dodatkową ilość wosku czy jakiegoś preparatu, który chroni te profile zamknięte. Także no naprawdę na te lata auto wygląda bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ta konserwacja nie brudzi, nie odpada, nie widać, że nie pęka nigdzie. Tak jak mówiłem, na zgrzewach blach gdzieś tutaj jakiś wykwit, o tutaj przy tym koreczku był, natomiast tutaj jest jednak gwarancji, także właściciel mówi, że podjedzie i te miejsca, gdzie tam cokolwiek wyszło, będą od nowa uzupełniane. Także bardzo miłe i pozytywne rozczarowanie stanem samochodu. Tutaj wspominałem, do tyłu nie ma części, tutaj musimy z tyłu tą tarczę kotwiczną musi właśnie zamówić, bębny, szczęki są dostępne, także jeżeli pozostałe elementy przyjdą, będziemy te hamulce wymieniać. O, tutaj mamy też fajnie rozwiązaną regulację geometrii. Tutaj pomimo tego, że to nieraz może się zapiec, jeżeli to było dawno nieużywane, jeżeli delikatnie podgrzejemy te śruby, no to tutaj bez problemu możemy regulację ustawić, nie przypalając żadnych gum, bo nieraz jak mamy tutaj te regulacje w tym miejscu czy w tym, to podgrzewając śrubę, ta guma może się delikatnie przytopić. W tym miejscu nic nam się nie przytopi, możemy bezproblemowo grzać. Także pozdrawiamy naszego widza. My bierzemy się za czyszczenie hamulców, wymycie tego wycieku i zaobserwowanie, czy to na pewno jest z simmeringu, czy z czegoś może innego. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.